Jak się zastanawiam, kurczę, czy przez granie właśnie w metro nie skończy się to tak, że się zaczytam w książkę. Takie mam wrażenie, że tak to się może skończyć. Czy tutaj będzie coś ciekawego pokazane? Czy to jakieś... po prostu taki wstępniaczek. O, mimo wszystko ładnie zrobiony, więc chętnie pooglądam. Wątpię, żeby gość w takiej pozie zamarzł. Coś mi się wydaje, że to chyba mało realistyczne. Ale ładnie wygląda. Ojejku. Jak to ładnie wygląda. O kurczę. Wstępniaczek, ale możesz obejrzeć raz. Dobrze. Dziękuję, panie Pawle. Obejrzę raz. Zadowalam się widoczkami, bo są naprawdę bardzo ładne. Wszystko zamarzło. Jak to w ogóle działa? To w takim razie znowu zima nastała, tak? Tak to mam rozumieć? Bo w drugiej części zaczęło się robić ciepło i te wszystkie lody jakby puściły. Było dużo wody. Dalej. No mimo wszystko, jesteśmy już w gierce. Także jestem bardzo hypet. Ogólnie już nie mogłam się doczekać, tak szczerze, bo przerwa była, nie wiem, jakoś pięciodniowa chyba, może troszkę więcej. I powiem szczerze, że naprawdę czułam taką wewnętrzną tęsknotę, że tak brakuje mi tego świata, brakuje mi dalszej fabuły. Aha, jeszcze trzeba tą. Co nie mówisz, Paweł? Że jest zła kategoria. No nie mogę. Metro Exodus. Jest. Co ty zrobisz, jak się metra skończą? No, bardzo dobre pytanie. Nie mam pojęcia, co ja wtedy zrobię z moim życiem. Ale naprawdę mocno się wczułam. Swoją drogą, nie wiem, czy widziałeś moje recenzje, ale na swoim tym... na swoim fanpage'u na Facebooku Eldunaris rzuciłam recenzję obu części i no napisałam nawet, że w drugiej się zakochałam, bo bardzo mi się podobała ta druga część, naprawdę. Także gdzieś czytałeś? Super. Dobra, to zaczynamy sobie w takim razie. No i co? Jaki bierzemy poziom trudności? Polecane dla graczy z doświadczeniem w grach FPS, a ja nie mam doświadczenia. To co, łatwy? Polecane dla graczy z dużym doświadczeniem w grach FPS. Każda walka będzie stanowić poważne wyzwanie dla twoich umiejętności. No nie wiem. Nie, no Stalker to na pewno nie. Stalkera to ja nie jestem w stanie. Ale nad trudnym ewentualnie bym się zastanowiła, tylko że ja nigdy nie lubię zaczynać na trudno gry, której wcześniej nie grałam. Zawsze wolę na trudno już przejść po prostu drugiego rana. I na przykład właśnie z jedynką i dwójką uważam, że na spokojnie można by było trudny sobie przejść, nie? Dobra, idę normalny po prostu i tyle. Obym się nie zdziwiła, bo... no, gdyby, jeśli jest taka sama... O, dobra, na razie cicho. I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. No tak. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. No. We were not born for life in the tunnels.
I was born to breathe fresh air, and I remember. Tak było. Co i nagle cały łańcuch pokarmowy się, kurde, zmienił. Zresztą, no, ludzie sami do tego doprowadzili, tak? Sami sobie zaszkodzili. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. One day, the radiation on the surface might subside, and our grandchildren, or their grandchildren, might be able to return there. At no. least that's what my brothers in arms from the Order believe. Najgorzej właśnie z tymi dzieciakami, które urodzą się w tym metrze. Nigdy nie będą wiedziały, jak to jest. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. Cicunia. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. No to... Ludzie to tylko od jednej wojny do drugiej wojny. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it. Our numbers dwindling by the day. Te dźwięki to już mi się śniły po nocach tych utworów. But I remember we were born for a better life. And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Ty, ciekawa jestem, bo ja tutaj nie wgrałam żadnych swoich save'ów z drugiej części. To zastanawiam się, czy jakbym dodała tutaj save, to czy jakoś to dziecko by się pojawiło, co tam z Anką sobie zmąciliśmy. Ale w cię wie, kurde. No. Ten widoczek już na mnie wrażenia nie robi, bo przed chwilą ten... przed chwilą już je widziałam ze 3 razy, żeby zrobić ustawienia, także wtedy się nim zachwycałam. Polska górą. Dziecko było tylko w złym zakończeniu. Tu gra zaczyna się od dobrego. O, ciekawe. A, to w takim razie będzie wytłumaczone, co się stało z Artemem i w jaki sposób on przeżył. Dziecko było jak Artem umarł. No, no dobra, ale trzecia część... Przecież też można kontynuować na złym zakończeniu, czy nie? Przecież oglądałaś, jak przeżył. Aha, czyli 4. część można... Znaczy, tylko się zaczyna... Z dobrym zakończeniem, aha. A druga część się zaczyna tylko ze złym zakończeniem. No to nice. O nie, ale jest słaba czułość. Muszę sobie
Czułość trochę zwiększyć. O, tak, chyba. Chyba będzie lepiej. No dobra. To nie, to nie, to nie. Nie, nie, nie. Czekaj, czemu mi się to pod shiftem otworzyło? Nie mogę w żaden sposób tego wziąć. O, mam minutkę, tak? Żeby, nie wiem, wyjść stąd, bo to promieniowanie. Tak mam to rozumieć. F, latarka. Działa. Dobra, no to tutaj raczej chyba nic tutaj nie znajdę. Mam zepsutą machę, co jest, co mnie bardzo mocno smuci. No i co? Za drzwiami już coś na mnie czeka pewnie. 35 sekund. A tu? Coś z tego? Nie. Minutkę zanim filtr się skończy. No nie dobrze. Możesz zamknąć za sobą? Nie możesz, oczywiście, że nie. L, aby podpalić pajęczyny. O fu, jak to... O fu, chodzą po mnie! Da się to jakoś strzepać ze mnie? O fu. Ale to jest obrzydliwe. O Jezu. No bardziej obrzydliwe to się chyba nie mogło być. To jest kolejna pajęczyna. No coś... Kurde. Ja to lubię chodzić po takich zakamarkach. Do której live'ik? Nie wiem. Aż mi się znudzi. Okej. Jakieś ammo. Tu. Jak dużo rzeczy tutaj na mnie wyskoczy? Proszę mi powiedzieć. O, okropne pająki. Nie ważcie się na mnie łazić, bo kurde. Ten wygląda jakby dopiero co tutaj zdechł. Słyszę jakieś gówna gdzieś tu sapią mi. Mogę kucać. Chociaż tyle. Chyba. Stado potworów, no super. To w takim razie już się nie mogę doczekać. Jakbym nie wrócił, życz mi powodzenia na egzaminie. Życzę ci już teraz powodzenia na egzaminie. A jakim? Tym... tem? Jak on się tam... zawodowym już? Czy mogę grzybka podnieść? Nie mogę. Co ile pająków? Fu, najgorzej. A w ogóle, miałam jeszcze zapytać... Czy my w końcu wiemy, skąd się wzięły cienie? Albo dowiemy się tutaj? Ała, fu. O, tyle życia mi straciłeś. Nie no. Ała. Idzie na mnie? Chyba ta... Dobra. Jeden strzał w pysiaczkę wystarczył. Zawodowym teoria. No to powodzonka życzę w takim razie. Nowa notatka. Coś tu jeszcze? O, tu jakieś ammo. Nie mogę więcej wziąć. Dobra. I z tego co widzę, to ja się nie leczę od razu. Mnie też dość mocno smuci. To jest jeszcze jakiś? Słyszę chyba go gdzieś. Nie, to były moje kroki. Wyewoluowały w celu przystosowania się do promieniowania. Jakoś chyba o tym gra wspominała, mi się wydaje. Ale co, one wyewoluowały z kogo? Z ludzi? Czy... Dobra, może whatever. Może nie będę pytać o takie zawiłości. Gdzie ja słyszałam? Typa? Gdzieś słyszałam. Nie wiem gdzie. To jeszcze jest jakoś tam ten. O kurwa. Zamknięty świat, nie? Tutaj nie mam za bardzo możliwości pójścia sobie gdzieś indziej. Kiłapteczkę. Co? Coś mnie jeszcze bije? Nie.
Chyba nie. Strasznie głośno są. O, dobra, koledzy. Lecimy w takim razie. I zamknij drzwi, proszę, za sobą. No dawaj, 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 dawaj. Kurde. Ale to ma oczy wyłupiaste, Jezu. Oła! No nie, no. No nie, ile ich jest, no. No, no, no. Dymir. Niaś. Idiota. Czemu on się nazywa idiota? Artyom? Okej. Okay. No i co tam? Wracają. Ale mnie niosą na noszach. No. Dawaj szybko, chłopaki. Jestem ranna, kurde. Pomóżcie mi, a nie tam się opierdzielacie. No tak, tylko że szalona wycieczka na górę i na górze nic mi się nie stało, a stało mi się w metrze. Także... Hey, Demir, do you think the colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. No to jest szybciej. Leave him alone. I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the match? Rise and shine, people. No, coś tam jest. Hang him there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. Co? Będą mu robić jakiś ten... transfuzję? I live. Czyli co? O, Anka! Okej. Okay. Are you trying to kill me with worry? Mm-hmm. What if next time you don't return from the surface? Chase, is he? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. No, ale... No, ale... Uparty ośle. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter, your wife? Hmm. Dad, please. A co oni śluby wzięli? Kiedy? Short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the order is here to defend it. Because of us. Ale kto pytał? Then who? You look fine to me. So get ready to go. Then we'll discuss your transfer to police. Come, we need to talk. Tak zwanym międzyczasie, jak nie grałaś przez 5 dni, to się pobrali. Please promise me this was the last time. Nie. I'll see you later. Nic nie będę ci obiecać. W ogóle zacznijmy od tego, że to był jak to się mówi, forced merit czy coś. Twierdzili, że mam się pobrać z Anką, gdzie ja jej wcale nie lubię. No to co to ma być, no? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Ah,
Ajajaj. No, panowie. Wiem, że coś miałam powiedzieć podczas tego, jak oni gadali, ale już nie pamiętam co. Kurde, najgorzej. Pamięć złotej rybki, normalnie. W ogóle Amazon Prime nerfa dostało. Na LOLa na pewno. I tak, słyszałam o tym, że jest chyba o połowę mniej RP. A co do reszty, to nie mam pojęcia. Co się jeszcze zmieniło? Wszystkie lampki gasimy. Nie ma światła tam. Oszczędzać, kurde. Ej. Uncle Artyom, don't worry. I believe you. Will you take me with you when you find the clean place outside? No, pewnie tak. Co oni tu mają w ogóle? A nie, to jest woda, ale wygląda jakby była taka super czarna. Ale Anka cię lubi, a za dużego wyboru w metrze nie ma. No nie wiem, ja tam babę spotykałam, kurde, na co drugim kroku, więc nie zgadzam się z tym, że nie ma wyboru. A Anka jest głupią pipą i nazywała mnie... Czym ona mnie nazywała? Jakąś przynętą? Coś takiego? Ten to w ogóle jak jakiś Mongoł wygląda, nie? Alosza. Privyat. No, to mamy dwie godzinki na zabawę. To lecimy do klubu, chłopaki. Nie zgadzam się na przymusowe śluby, także... Tydzień później. No jak tydzień później? Dopiero co zaczęłam, no. A, tydzień później, a on już wyszedł na powierzchnię. I już robi to, co wszyscy mówią, żeby nie robił. No. W ogóle no też coś w tym jest, co oni mówią, nie? Trochę ciało, jak były te animacje z ludźmi. No to zobaczymy, co dalej w takim razie. Może tam akurat był jakiś taki moment. Dlaczego powiedziałam, że oni mają trochę racji? Dlatego, że przecież oni nie mają jakiejś... jak ona się nazywa? Faktory... czegoś, co produkuje na przykład te filtry do mask, nie? Do masek. Więc podejrzewam, że jako, że nie mają takiej technologii i tak dalej, no to powinni wszystkie jakby zasoby oszczędzać, nie? A oni w tej chwili taką namiastką nadziei te zasoby, no, wykorzystują, nie? Trochę smutek. Trzeba wymienić filtry. Pewnie ta. Nie no, powiem szczerze, Anka, ty mnie denerwujesz, nie? No. Nie podobasz mi się. O, a co to? Nie mogę? O nie, no taka ładna. Ona poszła już na dół? Poszła na dół. Ale to trudno. Poczekasz. Ja tu mam fajne rzeczy do zwiedzenia. O, na przykład... O kurde, już się tam leje? Nie wiem, czy tak się... Ten... Czy tak się odstrasza demony, ale... Może ty masz większe doświadczenie w tym. Ty, ona poszła dalej beze mnie. O, głupia pipa.
To niedobrze, że Anki nie lubisz ze względu na fabułę gry. Czemu? A co? Co jest z fabułą gry? No nie lubię jej, bo jest głupią pipą, no. Nie mieliśmy żadnego wyboru, kurde, kogo poślubić, no. Dobra, ja spadam. Pewnie mogłam poczekać, aż ten... aż ona najpierw przejdzie. O kurde, ale ma... O! Słyszałam to. Tak, słyszałam. O nie! Ale się będzie. Jeszcze. Nie widziałam tego typa tutaj. Przecież tu jest w ogóle... Co? A że już filtr? Nie, jeszcze nie. Było tutaj, kurde, przezroczysto, a typ wyleciał zza tej. Może ja po prostu jestem ślepa? Co to? Jakieś dobrocie. Kurde, jeszcze nikt nie obrabował tego wesołego trupka. O, jaki wielki manekin! Kto stawia ciuchy na takim wielkim manekinie? Kto szyje ciuchy na taki wielki manekin? Ja pierdzielę, on jest o połowę większy ode mnie. Do dupska mu dosięgam. Ja, ale jazda. Dobra, dawaj rzeczy, wesoły trupek. Ty, zebrałam coś z niego czy nie? W sumie nie wiem, whatever. Idziemy dalej. Siema. 3 sekundy mi zostały do wymiany. 2. Zacznę się dusić? Tak, zaczynam się dusić. Dobra. Masz, wymień sobie. Żebyś się tam lepiej poczuł. Nie, nie kucam. No co ty? Ciągle jestem normalnie. Po prostu to był... dupę wielki manekin. To był taki typowy manekin na twoją starą, nie? O, kuźwa. No, słyszę. Czy jak będę kucać, to będzie lepiej?